I zobacz. No i co w nim nie tak? Opsa! Dobra. No co? Jest! Wyższy poziom. Teraz już jest ustawka. O 5000 zł. Każdy wykłada po 5 koła. Pomysł oczywiście nietoperza. Mają się napisać. Kto wygra, zgarnia 5000. Czekałem na otwarte drzwi, aż mi otworzyć. Bo ktoś mnie zatrzasnął. Cześć, Kevin. Witaj, Piotrusiu. Poczekaj, muszę się przebrać, bo miałem strój do strzelania. Jasne. Jestem już. To ja. Witaj. Co robisz? Piotrusiu. Co cię sprowadziło znowu do nas? Wiesz, w sumie nic wielkiego. Parę interesów, troszkę pobocznych. Jakieś spotkania z ludźmi. A jak tam sytuacja troszkę na doju? Wyższymi. Burmistrza dawno nie widziałem. Nie. Mam pewne informacje, ale są poufne. Nie mogę za bardzo zdradzać. Sam wiesz, że jestem wysoko, jeżeli chodzi o państwo. No to możesz sobie zdradzić, to będzie tylko między nami. Ale to na ucho. No. Przytrzymuję burmistrza w takiej podziemiu, mam taką bazę. Przytrzymuję go i kontroluję. Naprawdę. Naprawdę nie kłamie. A to nie jest Kevin tak, że ty jesteś cieciem w tym wszystkim? Nie. Ja jestem bardzo wysoko. Tak, to jak skoro jesteś wysoko, to chodź. Zobaczymy twój samochód. Chodź na dół. Jasne. Dawaj, Hugo. Potrzebuję ogólnie Gnata. No to jest problem z kopytami, no. W sumie tyle do szczęścia było potrzebne. Zapraszam, no. Czy... Zobacz. No i co w nim nie daj? Wyglądasz bardziej jak majciarz niż kurwa jak... Pomagę burmistrza. To jest normalna furgonetka firmowa, przewozowa. Wiele muszę papierów przewozić tą furgonetką, stąd po prostu takowa. Jak to mówi przysłowie, bez te cztery nie zrobisz kariery. A możemy się przejechać? Zapraszam. Otwarte? Kogo ty do szkoły podwozisz? Ej, kurwa, to kogo ty tym wozisz? Do szkoły kogo wożysz, czy kogo podwożę? Kogo tym podwozisz? Papiery to wożę, głównie. To jest firmowe, do urzędu, papierologia. Nie muszę za bardzo rozumieć, ja to rozumiem, tak? Mhm. Zaczął mnie prowokować, powiedziałem mu, że upierdolę mu łeb, jeżeli się do mnie nie odsunie. Ten zaczął wyjmować do mnie pistolet i zaczął mnie gonić. Wtedy podjechałem tutaj, a nie morbulet, ja nie morbulet. Dziwny chłop, nie za bardzo. Myślę reformowalny, ale nie myślę, że jest jakiś drugi. Ale czekaj, Joker? Ale był tak, a pisze jak pier... do ciebie? Tak. Jakby dopiero mutację przechodził. No coś w stylu, ale... O k***a. Nie, wow! Oj! Czekaj, on jechał karakarą, on ma karakarę chyba. Pytanie też, czy to jego auto na pewno. Wydaje mi się, że albo... z drogi, albo to było jego i se naprawił, ale Karakara jest dosyć drogim autem, więc zakładam, że to lokalne podje... Salam alejkum wszystkim! On policję bejtuje chyba, albo się kryje za policją. Kryje się za policją, ewidentnie. Coś kombinuje. Chcesz się napi***ać, chłopaki, tak? Zadawaj się za mną. On jest Globus, wysiądź Globus. Globus, nie wjeżdżaj tam. Wysiądź Globus, bo on... wybił kopyto!
A czy mam go nadupcać już? No, czekaj, Mega zbejtuje, ja go zbejtuję najpierw na siebie. On już celuje, pobiegł tamten. Gdzie on jest? No z tyłu masz k***a, się schował. Tu, tam był, o, z tym k***a. U. Joker nam zniknął. Czekaj, zrobię do krótkiego. Masz... Widzę go, podejście do mnie, za to, tam, widzisz mnie? Tak, i tu tak, masz tak. po prawej tą tabliczkę, masz taką, siedzi za nią, debil. Masz krótki, masz kopyto? Dobra, to wyjdź z auta. Gdzie on jest? Znowu bez kitu, może wbieg do domku. Jest! Joker zły! Oj, chyba już po... Nie! Ty, bo Joker ich na... Kto to strzela? Oj! Co tu jest od nas? Kevin? Bierz Jokera. Globus, bierz Jokera do fury, szybko! Czekajcie, zabiorę telefon, zabiorę kopyto, wezmę apteczkę i go open. Czemu robisz RDM, jak to oni zaczęli strzelać? No to fakty. Zostawię mu te pieniądze na razie. Patryk. Linę wezmę. Oni zaczęli do ciebie nadupcać? No przecież oni zaczęli nakurwiać, nie my. A, no to git, dobra, to rozwiązałeś moje motory. Dobra, daj Globus, chodź, stój, musimy zająć się, apteczkę wyjmij z bagażnika. R1? Normalnie tako? Tak. Co jest? No dobra. Aha, Discord, kurwa, tak mi piknął. Jakiś z propozycjami. Kurwa, ale wyzwanie. Dawaj. Jak pojebany, to minutę do niego wyzwanią. Ten go drugiego macie? Ta, w aucie się. A, no w aucie. Skrojony, jak coś. Musisz szybciej jechać, bo lokalni medycy was doganiają. A po co nam on? Po co on nam? Kevin, wytłumacz. To jest Kevin? Jest. Zemsta? Tak, no słuchaj, no, zaczął mnie gonić. Wyjmować do mnie pistolet, mówić jakieś dziwne rzeczy. Okej. Okay. Chciał mnie tak naprawdę postrzelić. I porwać. W momencie, kiedy zobaczył, że wjechałem na ośkę, obsrał się i uciekł. Wytłumaczymy to sobie. No dobra. I wytłumaczymy sobie swoje sytuacje. Prowadź go do tego. Chodź za mną, dawaj. Co on taki cichy? Ej, gada tak samo, ło. Nie, mi się głos strasznie zmienił. Wszyscy mówią, że jakoś inaczej żyje, nie wiem. Globus, ale ja tego nie czuję, tego nie słyszę nawet. Dobra. Dzisiaj zapłacisz za swoje grzechy, Jokerze. Pamiętasz, jak się nad nami znęcałeś? Pamiętam, kurwa, piękny czas. Beka było, co? Ale Globus, nie było właśnie Beki. Teraz jest konflikt. Teraz jest konflikt? Tak, jest teraz konflikt, bo kiedyś... tak, słuchaj, po prostu w skrócie. Dzisiaj zobaczysz, gdzie miejsce należy do takich jak ty. No dobra, jest to masz ciekaw. Zaczęłeś mnie zaczepiać, ale zaczepiłeś nie tą osobę, co trzeba. Widzę właśnie. Rozumiemy się. Dzisiaj jest dzień sądu. Gdzie to było? Mów. Tutaj. Co to są angisiarze? O czym wy piszecie? Bierz go za głowę, a go biorę za nogi. Ole, kurwa, ciężki! Jaki ciężki? 30 kilo mniej na wad. 30 kilo mniej tylko? Da? Rabiści doszło, wie? Stary, ja schudłem 60 prawie kilo.
Dokładnie 58. To bało trochę. No, ale to wiesz, ja nie mam ani gramatuszu teraz w sobie. Na mięśnie. Globusz. On nie jest kurwa twoim kolegą, żebyś z nim tak rozmawiał. No dobra. Globus, ty... kurwa, Globus stał od 5 lat. Tu się strzelaliśmy, tu robiliśmy napady, tu był zakładnikiem. Tu mi kosę wpierd... Globus to dobry wariant. O ta. On Globusa bierze na ten... Co to kurwa jest? O kurwa, wpadłem! Jebany debil. Nie zmienił się. Brzmi dorośle, tak? Gdzie go dać? No nie wiem, pobaw się, ale chyba Globus nam się spierdolił właśnie z dachu. A w którym miejscu to podjadę? Beat Machine, weź zgarnij Globusa i przyjedź tu z nim. Dobra. Szybko. Szpital już w mieście, już bez pierdolenia się. O kurwa, zaraz też spadnę. Co jest? Piękne widoki, Kevin. Piękne. Zbyt piękne. Zobacz, Joker. Pomyśleć, że to wszystko jest nasze. Nie twoje. Da nie. Nasza. Nic nie ma. Masz. Abdul. Powiedz mi, Joker, tak szczerze. No? Co tu odpierdalasz, powiedz mi? Co ja odpierdalam? Na ten moment jakieś sobie odpierdalam. Chatki, flary. Trzeba zacząć od zera znowu, wie? Do czego zaczepiasz? Nieznajomych ci ludzi. O kurwa, myślałem, że jesteś wampirem, wie? Wampirem. My jesteśmy lwami, a ty tylko kurwa hieną. I tak wolę hienę od lwów, wie? Czy mnie nazwał jeszcze owcą, czy nie wiem, czymś to? Mi się przykro zrobił. Hieny zawsze atakują lwa. Teraz patrzcie, mój ulubiony prank. Nie, hieny właśnie lwów nie atakuje. Patrz, mój ulubiony czas na mój ulubiony prank. Gonią. Co zamierzasz tutaj robić? Na mieście? Co zawsze? Z czasem, na razie bieda, nie? Z czasem, czyli co? Co zawsze? Nie mówił! Słucham? Nie mów znasz mi, mnie. Co masz zamiar robić. Ja cię nie znam, nie wiem, co masz zamiar robić. Aha. Ja to w skrócie, jakieś napadziki, jakieś dymy, jakieś narkotyki. A zrobi przeciętny kryminalista, tylko że ja się jeszcze częściej z policją napierdalam, wyzywam, ścigam, ganiam. Jakoś, no, tak w dużym skrócie. Tak się żyje, tak się żyje, tak się żyje. Dużo mi o tobie opowiada. Mówisz? Nie były to zbytnio miłe rzeczy. Powiedziałbym nawet, że... Rzecz, za którą powinieneś dostać kulkę w tym momencie. Mówisz? Dobrze. Jeżeli będziesz swoje miejsce. Za bardzo nie pierwszy, nie ostatni raz od zera zaczynam. Jeżeli będziesz za bardzo się panoszył, uwierz, że jeszcze raz przybędę. Później jeszcze raz. Do trzech razy sztuka, nie? Jak to mówię. To jest pierwszy tak raz, długo, nie? Aż w końcu odeszle się. Panoszenia. Rozumiesz? Zaraz przyjedzie Globus i Globus podejmie ostateczną decyzję. Całkiem kurwa wysoko. O, policja pod nami. Nie dość, że gangster. To jeszcze może konfident, co? Chyba, może jestem agentem i on GPS-a w dupie, wie? A. Mogę ci na łeb nastać, to sprawdzę. Powiedz mi, co to znaczył kiedyś skrót firma na firmę? Jaki firma na firmę? Co to znaczyło? Nie mogę ci powiedzieć. I woreczek. Co to znaczyło, mów? Nie wysprzegle się. Nie da firmę. Dobrze. Mówi ci taki... coś. Krzywa księdzu. Mówi ci. Nie, ja? zdejmijcie mu worek. Ken Black, Ben Black. Kojarzy. To byli moi bracia, skurwysyno. Byli moi bracia. No co właśnie... jest z nim? Dzisiaj jest dzień sądu. Zapłacisz za wszystkie krzywdy, które nam wyrzuciłeś. I naszej rodzinie. A pójdź go. Nie, z Blackami akurat latałem, wiesz? Ty by robili. No, to prawda, akurat. No. Ale dobra, to nie ma miejsca. Dokładnie, na słodkie nie gadki, nie ma miejsca, tak, na słodkie to gadki. To jest gangsterska gadka, teraz jest gangsterska gadka, dobra. Wiesz, kto to jest, Piotrek, ten gość? Co jest, kurwa? Też się kiedyś nad nim znęcał. I nad księdzem też on się znęcał. Do przodu, cieciu. Albo stój, przez odsuń się, Globus. Opsa! Dobra. Jednego mniej.
Daj mi to zrobić. Globusa może daj mi to zrobić, proszę. Rzuć to Globus. Daj mi. Odpłacę za te wszystkie lata w końcu. Chcesz go strzelić? Nie, nie będę strzelał. Albo tak, strzelić. Strzel do niego. Weź go do góry. Strzel we... Weź go do góry. Zrób to Globus. W końcu mogę to zrobić z czystą przyjemnością. I kiedyś nie miałem ekipy, bo byłem randomem. A teraz... Puść go kicia tam. A teraz, no co? Też bym to zrobił, Globus, strzel! Wiem, że też byś to zrobił, jakbyś był teraz na moim miejscu. Dobra. Strzel! Ale zaraz mu pierworek na... Wow! Yeah! Yes! W końcu zrobiłem! Dobry, Globus! Po tylu latach, yes! Czekaj! Ołów! Nie marny kol. Co jest? Dobra. No to idziemy sobie na dół, nie? Wow. Wezwijmy policję mu. Co myślicie teraz? Ten na wózku będzie popierdalał tydzień? Nie. Robus, ale mam straszny sentyment. Jakbyśmy ci ojca zrzucali. No nie, po prostu wiesz o co chodzi, zaraz ci powiem. Nie marno, bo nie mamy kul, to po co marnować? Skąd to gra? Buboxa mam, Piotrek, buboxa mam! A to bezli... Biblioteka! Jest w nareszcie! Gdzie są dziwki? Chłopaki, jak sytuacja ze przyszłym padowym dzisiaj? Tragicznie! Czego nie mamy? Wszystkiego! Czekaj, sklep jakiś tu po prawo. No i co to było? No jak pan panie jeździ? Purker. Panie Purker, ja normalnie przejechałem, pan jedzie. Dobrze, ja już się tak nie będę. No. To jedna bateria. Czekaj, bo ci jeszcze zrzucam rzeczy, stary. Dobra, mogę zaczynać? Dobra, i schowaj mi, jeszcze najpierw schowaj. Zacząłem, doktorek, gdzie jest doktorek? No, obok stoję. Dobra, no to otwieraj. A, grupa. Gdzie jesteś, Pazek, do osób, czy się załadujemy? Jesteś? Który? Druga. Nie, pierwsza, trzecia, no a jeden chuj. Jesteś, dawaj. Jedno. Drugi. Poszło. Teraz do sejfu. Ma za co? Co strzela? Ja, spokojnie, żeby zareagowali na strzał. Wszystko? 35-15 wysłałem. Zjebał. Bo się nie odzywa. Zjebałeś? Tak, ale mam jeszcze dwie próby na luz. No dokturek, nie spierdol tego, dokturek! Jo. No! No co, idzie? 1936. Pytyn! Ja osiem. Prezes Grandy Face. 5 zł. Jaka była kombinacja? Jeden, to są te, przy których stoję. 9 to są te, przy których stron. Legiunia. 5 zł. 10%. Te są szóste, na które... Poszło. Insane no way! Jezu Chryste! A w sumie jednak jest w porządku. Zrobiłeś? Nie. Czekaj. Nie, kurwa, nie! Nawet kopyta z tego nie było! Ja pierdolę, drop z tej willi jest tak schujany. Dobra. Okej, możecie za wolną desmi dwójkę wypuścić. Tak, dwójka wychodzi. No to dawajcie, od razu już ich dwójka sobie weźmiemy. Biały a stoś. Za dwójkę zaraz z kolczatkami wam powiem, jak będzie. Ale to tylko tyle funkcjonariuszy jest, czy oni dojadą, czy jak to no dojadą, no mówię wam, że mieliśmy jakby zebranie wszystkich jakby i tak nie bardzo mogliśmy. No zareagować. I co było na zebraniu? Ja o tym gadali na zebraniu. Nie no, Globus, kurwa! Ale patrz, no, zadałem pytanie i nie wie jak odpowiedzieć i uciekła. Dobra, ja spierdalam jednak ze bokiem, bo to jebać.
Ja sprawdzam teren willi. To wracaj pod negocjacją. Dobra, chłopaki, my już odjechaliśmy z willi. Ja już ogarnę ucieczkę. Czemu jest za spięcie na radiu? Gdzie jest szósty? Chodzę. A. Dobra, dobra, git, git, git. Zastawki jak coś. Oni mogą ci, mogą ci normalnie przepchać. Ale nie mogą ci, ale wiesz, to musisz dobrze przyblokować jakąś taką, że ściana kurwa jest niezniszczalna. Najlepsze jest stan industrialnych, jakby cofatek mógłbyś robić. Nikt nie objeżdża. Przez ale mam na dupie, mam chłopotak na dupie, że chuj. Daj. Dobrze, rozbili się tam w środku. Przejechał. Ja mam i tak przepychałem. Jeszcze jeden Piotrek, zakręt. Oj. Kurwa. No o chujeje, kurwa. Ta, masz problem. Kurwa, bo się zajebaliśmy. To jak kastik. Zbiliśmy go w całości. Ja bym tego Pacyfika spróbował, tak jak wczoraj. No. Zrobić pa. O, dobrze. O kurwa, Patek. Ja. Widzieli nas. Oni go zbijają blikąc, nie? Nie, nie widzieli. Czekaj, nie widzieli. Nie, pojechali w pizdu. Już? Jedźcie, jedźcie, jeszcze prosto. Cały czas prosto, cały czas widzicie. Gida, 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 gida. Bomby słyszę. Chyba czysto. Już. Czysto, czysto. My free. Kogoś nas gonią albo coś? Dobra, my jedziemy przemalować skórę. No my też byśmy musieli, no. Zajdziemy sobie na garaż. Psy, psy za nami. Mamy psy za sobą. Ale jest daleko. Dobra, czekaj, może ucieknę bez problemów. Spróbuję go odciąć na szybko. Nie, no my już... No nie, z tym autem rozjebanym. Stary, no kurwa, tym się jeździć nie da, no. Kurwa mać! Poczekaj. Ja zrobię ten szybki skok na trawie, nie wiem czy Grym mnie nie goni. Jest obce, bo też go słyszałem. Teraz jest. A, o, no. Do nas strzelają. Ej, co jest kurwa? Co to jest za gość, ej? Nie odjechaliśmy, bo do nas strzelają. Odjedźcie, spokojnie, naprawcie se. Chociaż nie, bądźcie też w okolicy. To co, Tower Defense jakiś zająć? Tak. Trawę będzie skakał, nie? Nie mogę słuchać głosu tego zjeba. Patrz, dobrze. Rucham cię w dupę, frajerze. Jebać cię, ty śmieciu. Ale gry, on jest tak słabym kierowcą, że to chuj. Tak mnie wkurwia ten człowiek. Ja proponuję najebać ich, a konkretnie zwinąć kurwa Gryna. Tak. Moje marzenie. Dobry sposób. Jak tam u was sytuacja? Mamy free, czekamy na kolo. Ej, my free też chyba. Tak, my free jesteśmy. Jak oni się rozjebali daleko tam? To są takie... Ale daleko. Daleko to nie, no my free jesteśmy już. Jak free? No my free jesteśmy, bo to jest debil, my jeździ. On się wyjebał gdzieś i zablokował wszystkich. On się na prostej będą psuł. Weź podbij w prawo, w lewo. Wow! My free jesteśmy, jedź na bazę. Jakim cudem free? My jechaliśmy na prostej! Weź tego trackera jeszcze halty po prawej. Łapy. Przecież to są kurwa rzeczy niemożliwe. Łapy, zostawiasz tam przecież. Zajmują. Kurwa, no was to chyba coś kurwiło. Taki żart. Taki osrany, taki frajer. Ładować się do czybura, jedziemy czyburem. Myślałem, że ten Gryn lepiej jakoś jeździ. Jak to Boro? No w chuj! Jebany bocik tak zwany. Stary, ja nie mogłem tym jeździć już, kurwa! Przysięgam! Nie no, jak ma złapać gościa, który 200 km na godzinę jedzie w deszcz? Jest super kierowcą. Zaksi Ryglobus. Do tego słucha kady, kurwa. Kto? Ani, kto czy... tak robi? Kto tak robi? No taki gościu, co kawę ma w aucie rozsypaną. Jebało gównem.
Tam wiadomo kogo. Nie było takiej sytuacji w ogóle. A to, że tam są trzy pasy, to nie moja sprawa. Ej, ja bym nie pierdolił się, ja bym tę kurwę gry nazwinął. Ej, dobra kurwa, to dawajcie! Jazda z tą kurwą, przebierzmy się. Napisz, że sprzedasz nam półki z kodeiną. Nie, to teraz to ja bym na tą kurwę se polował. Nie piszą półki z kodeiną, tylko silne leki przeciwbólowe, bo on tak pisze. Tak, napisz o silnych lekach przeciwbólowych. Jerry Green. Tak. Globus, tu patrz, tam za tym murkiem po lewo. Tu i lewo, no. Dobra, jesteś już pod bazą. Gdzie jest Supra? Już, podjechałem po twojego pod szpital, czekaj. Dobra, jazda. Ja wchodzę na dach. Dawaj. Ej, czemu nas jest szóstka na radio? Kogo nie ma? Kogo nie ma jeszcze. Bo doktorek jest, nie? Doktorek, halo? Nie, no nie ma. Go. A, no to było Globu... Kurwa, bo dobra, ja no. Ja jestem. Dobra, kurwa, żeś stanął na miejscu akurat, gdzie ma garażu. No to ja skąd mam powiedzieć? Sorry. Dobra. Korek, dawaj, dobra, jesteśmy gotowi. Klama. Ty nie masz? No nie mam. W schowku jest, w bazie jest. Nie, to się musi udać. Uda się. Tylko wiecie, do Korek mi hajt strzelaje. Tak. Kurwa, ja... A zapytał się, gdzie ma podjechać, powiedziałem, że mu dałem blisko, powiedział, że nie wie, że nie widział go. I już jedzie. Dobra. Kurwa, to teraz nie wiem, czy wjeżdżać... Na plecem po prostu. Tak, ja mu wjadę w auto od tyłu. Ktoś musi tylko dać kola, jak wjedzie. Nie. Niech mi przeleje najpierw, ujebany. To przecież ty nawet nie masz tych ampułek! No ale... On pewnie będzie chciał najpierw kurwa ampułki! Dobra, to już nie sraj! Już mam wjeżdżać? Wjechał paszczę. Dalej dwóch muzykę. Zaczynamy chyba, nie? Jazda. Czekaj. Dobra, go. Endeho wszyscy. Wszyscy endeho. Leży. Zachowaj. Od razu tego GPS-a zdejmujcie, nie? Bierzcie konkretnego. Macie linę? Tempo, bo ten teraz 13 pierdolnie. Ja nie mam. Chodź tu, Patek, jeszcze wyżej. Chodź. Już poszła. O kurwa. No rozwieź tylko GPS-a temu i... Stój, kurwa. Zdejdź pod GPS-a i bierzemy. Sprawdźcie, szukajcie od razu furę. Kurwa. No przestaniesz mi odchodzić, kurwo. No stój, kurwa, bo ci łeb rozjebie. Kupy to było. Tempo, podejdź już Sunrise'em. Kurwa, nie to. Radio... Chodźmy, Patek, zawijamy w stronę szpitala pewnie. Amunicję w razie W. Zdjęcie, podejdź mi tym, no! Kurwa! Szybko, bo zjadą! Przy dojeżdżają. Czekajcie, zawijka sam to. Kurwa, już przyzamałem. Zacznijcie do nich jakoś ten, strzelać. Odciągnijcie no i gonią nas. Dobra, wjeżdżamy tam, wiesz? Kurwa, ale ból! Mordę, przyznałem ci klamę do łba, nie odzywasz się. Ale ból! Już mnie postrzeliłeś, kurwa, człowieku, obawiam się, ale cię mogę jeszcze raz, kurwa. Ja to cały czas na dachu. Dobra, potrzebuję pomocy, żeby wyautować to, co za mną jeździ. Ale boli, kurwa. Gdzie jechać? Ale kurwa, mnie boli, ja pierdolę, ała. Kurwa, to ma taką masę. Włóż mu do mordy coś. Tak. Weź mnie opatrz, człowieku, krwawie, hała. Zabam ci czapkę do mordy, zamknij ryj. Dwie razy oć, masz starmić, nie szybciem. Wypluwam ją, pierdol się, hała. Walę ci liścia. Trzymam się pod bazą pomocy, to nie? Ale ból, Jezu. Dobra, my free. A jednak nie. No tak, nie. Co za debil, kurwa. A nie, jednak nie. Skręć się po gdzieś. Wjeżdżasz sobie powoli, potem nie widzisz... Nie skaczcie nigdzie. Ja ilu ich jest za nami? Z dwóch. Jeden. Skaczcie. Dwóch. Rozjebcie ich, oni mnie postrzelili, ała! Ja bym mógł mu wyjebać w tył. Ja niestety nie dobra. Nie, poczekaj.
gdzie mid jakiś albo coś. Zostawcie funkcjonariusza. Wylajcie do nich, oni mnie postrzelili, ała. Steruję. Dobra, cały czas uciekamy, mam tylko jednego, w środku jest dwóch, dobra, mam już dwa radiowozy. Wyjebali się nawzajem. Gdzie krótki? Zeskoczyłem na autostradę. Zrobił to samo, ale wyjebał, wyjebał się wyjebał. On wyjebał, ja teraz spierdalam. Chyba jestem free, chyba. Chyba tak, czekaj, ja jeszcze ich odciągnę od ciebie. Czekaj, jak najdalej jak się da. Dobra, free. Jestem free. Jesteś free, uciekaj. Kurwa, idealnie muzyczka się skończyła. Ja zapierdalam w stronę lotniska. Wjeżdżamy na Los Santos Customs przy lotnisku. Free. Obstawcie w razie W. Wy go was gonią, czy nie? Co jest? Nie mogę go przeszukać. Lucy, Denis? Co to to? Wy free jesteście? Denis jest ze mną. Samy free. To jest. Nie, ja mu zabrałem. I nie mogę go przeszukać. Bo tak zawsze jest, kurwa. Ała. Może przez to, że jest zakuty. Czekajcie, rozwiążę sobie go. Teraz. I ręce podniosę. O! Kopyto. Kodeina, to jest fuj dobra rzecz. Radiowóz sobie chyba przejechał. Bokiem na lotnisko pojechał. Recepta? O kurwa. Teraz patrzcie, czas na prank roku, prank roku. To jest moja ulubiona czynność. Dajcie gipsa. Już się daje. No. Potrzebne ci to? Tak. Halo. Proszę bardzo. Tak, tak, szczególnie recepty i inne rzeczy, co pozabierałeś. Jutro oddam. Frank się udał? Ktoś stoją nam pod Los Santos tym? Możemy są, zaraz są nam spierdalo, poczekałbym tu jeszcze chwilę. A się już podjeżdżę. Nie, radiołka, radiołka, kurwa. A, psy się tu wjeżdżają. Nie pierdol. Czekaj, co? Widzieli nas. Ta psiaki, radiołka jest Explorer. A, no to przyjechali prosto do nas. Bez pardonu. Ale jest jeden chłop. To możemy go dojebmy go na prędkości. On już nas widzi. Zgłasza. Dobra, wiepcie się w niego. Dawaj, my też wjeżdżamy. Wysiadł. Ręce, stoisz. Janek, no kurwa, no. Ale on Janeczek by się poddał, no kurwa, nie musiałeś. Dobra, pakuj, spierdalamy. Jest ich więcej. Więcej ich jest? A, dojechali. Wysiedli już. Na pierdalanka. Chuj, no. Biedny Janeczek, pizdę dostał. Ja już po nich, wiesz. Ja wiem, no. Ja już ten przyzwyczajony, że ich nie atakowałem. Dobra, to już minus dwóch. Spokojnie. Nasza trójka się tu nie wychylaj. Dobra, kolej, Dixon, stój se. Kurwa, szkoda mi. Przysięgam. My idziemy na dachu. Szkoda mi pierwszy raz pisiukli, nie? Naprawdę. Bo on, kurwa, nawet kopyta chyba nie wyjął. I on mógłby, on by się poddał. Ja jestem pewny, że on by się poddał. Jednego jeden z testów. Leży drugi. Brawo. No to kurwa ich tylko jest trzech, ja bym wychylił. To wychyl. Leży trzeci. Brawo. Nice, atak. Jakiś flash poleciał, buchło coś? Gdzie on jest? Nie wiem, leć. Janeczek, wybacz za kolegę. No dzik. Idzie w radiolce, najs. Ja już łącznie wjeżdżam trzech. Brawo. Czekaj, ej, strzela chyba z tego... Dach! Gryn, słyszysz? Słyszę, co tam? Wiesz, ile rzeczy ci zabrałem? No wiem. No ile? Potem w dachu?
No, z dawaj, tego co mi się wydaje, to wszystko. No, wszystko ci oddałem. Dobra, dobra, jakby, okej. Ja bym tylko prosił o ten dokument sobie. Nie, wszystko masz, wszystko masz, wszystko masz, ja ci nic nie wziąłem. A czemu mnie porwaliście w ogóle? A to zaraz się dowiesz, bo wkurwiłeś naszych kolegów dzisiaj bardzo. Kurwa, ile po kolei. No dobra. Zaraz się dowiesz, no pogadamy, pogadamy, przecież to nie... No nie, to raczej nie wiem, czy nie przeskoczymy. Kurwa, jasoneczka muszę opierdalać ze wszystkich możliwych. Nie, no ale ceramiczka został. Jakiego ceramiczka? Zajebałem, 27. Dobra, zostawię, zostawię, za to, co zrobił mój. Ale amunicję wezmę. Weź sam. Dobra, ta, zostawcie i kamizelkę wezmę, resztę nie biorę. A to jest Rajdalong, on nie ma nic przy sobie. Nie bierzcie, nie, zostawcie Janeczka w spokoju, Janeczka zostawcie w spokoju, nic mu nie brać, co? Chodź, chodź tu kurwa, gdzie ty jesteś? Tutaj, no jestem... Pokiem biegnę, chodź. No. Ej, radiola dojechała. Weź babeczkę, radiola podjechała, kolejna miejsca. Ja też nie mam, poczekaj. Ale słuchaj, ktokolwiek. Wyci się radiola. Dwie radiole się kończą. Uważajcie. Kamizelkę ma, coś muszę wyrzucić. Ja mam dwie kamzy już na sobie. Kurwa, nie wiem, te kluczyki, ścipy. Dobra. Chuj, to jedzenie wypierdolę. Kamizelkę się... Ha! Klucze podpierdalasz. Jak podpierdalam, jak ja ci daję? Bateria mi siadła. Masz. Mam kurwa 4 klamy. Dobra, czekaj, ja nie mam miejsca na kamizelkę, wezmę sobie założę i chuj. I wezmę następną. Dobra, no, to. Dobra, daj mi sunrise'a, Od... Siadaj. Globus. Dobra. Jestem. Go. Nie pojechał w prawo. Mamy dalej tu, kurwa. Tak, no bo kurwa, to nie była strzelanina po klamoty, ty. Ja wiem. Tam czekali, ale chyba, żeby zebrać już swoich, mi się wydaje. Ja gonią nas. Jak kurwa gonią? Nie, przeganiali nas. Klamy to jest na plus? Nie wiem, chuj w te kopyta, chuj w te kopyta. To niech kurwa. Robimy teraz tak. Mamy gry na dalej? Tak, mamy go cały czas. Stary, mi było szkoda Janeczka, bo przysięgam ci, ze wszystkich policjantów, tam co byli, to Janeczek nawet kurwa nie był ten. Janeczek stary, on nawet kopyta nie wyjmował. Jak ty mu pizdę dałeś, to mi się go aż autentycznie szkoda zrobiło, bo z niego żaden strzelec wyborowy. Tak. Ja nawet nie wiedziałem, że to on! Ja po tych brylach białych od razu widziałem. Mógł wiedzieć, że wiesz, on się normalnie... Ale podchodzę, mówię sorry za mojego kolegę, luzik! Tylko mi tego, ceramika, nie wiesz? Ja mówię, dobra, nie ma problemu. Kurwa, ceramik mógłbyś wziąć. No nie, jebać tego ceramika. Tak, słucham. Oddawaj policjanta. Jeżeli nie ty, to Angus Martin, kurwa. Za kurewskie zachowanie będziemy go w dupę ruchać. Miłego dnia. Ej, a co ze... Jadrek, nie ma od Dzieńczeburga, czy jedziemy tym Sunrise'em? No my Sunrise'em sobie pojedziemy, kurwa. Nie, ja wziąłem kopytę ze schowka. Halo, Denis, halo, baza. Tak, zgłaszam. Bądź gdzieś w okolicach Sandy, my jedziemy na mechanika szybko to przemalować. A to kurwy jebane. Na miejscu. Nie robi? A nie uzbrojonemu strzelać po plecach. W tył głowy, jak najgorszej kurwie, to jest dobrze. Nie, akurat nie w tył głowy, tam nie celowałem. Słuchaj, no mnie nie obchodzi, że nie potrafisz trafić, bo nie masz rąk. Słuchaj mnie. To prawda akurat. Nie przerywaj mi w zdanie, nie wchodź śmieciu, bo będziesz kurwo za to naliczany, rozumiesz? To będziesz kurwa. Czy mam tylko słuchać. Bo na początek mnie słuchasz, potem mnie odpowiadasz. Na tym polega rozmowa, a nie, że się kurwo wpierdalasz w stanie, bo to jest niekulturalne, rozumiesz czy nie? Psie. Przepraszam, szefie. No i zajebiście. Teraz mi powiedz grzecznie, co tobą kierowało? Strzelając do nieuzbrojonego, jak najgorsza... Jeździ coś za nami, ale to chyba flara jest. Panie szefie, czy mogę już odpowiedzieć? Zaraz będziesz loda robił, jak będziesz tak się pytał. Kurwa, odpowiadaj normalnie. No dobra, no to jak mamy rozmawiać jak ziomeczki, no nie. To generalnie... czekaj, jakie było pytanie? No czemu strzelałeś do mojego kolegi, jak biegnie uzbrojony? Czemu ciągle jakieś kurwa frajerskie akcje są z twojej strony? Dobra, to teraz jest Farmazon, bo
co mamy na myśli, mówiąc ciągle. Jakiś przykład jeszcze dwóch akcji. Tylko dwóch nie ma sprawy. Opierdolenie, kurwa, bez powodu mojego kolegi pod szpitalem i... Dobra, teraz czekaj. No? To jest frajerskie, to popatrz. Generalna sprawa jest taka, że gość od was, który był po tym tower defense, co tam w plecy strzelałem, uciekał do auta, został stanizowany. Ale ja nie mówię o tym, nie mówię o tej sytuacji, mówię o innej To jest sytuacji. Ta sytuacja, to ale jest ja szpital. Mówię o nie, 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 dobra. Pierwsza sprawa, na tej kurwa, tym towerku, czy chuj, jak to się zwie. Chciałeś zabić naszego kolegę. Nie, nie chciałem go zabić. No to po chuj do niego zacząłeś strzelać po plecach, jak on tylko biegł. No nie tylko bieg, bo się tam kurwa strzelaliście, chłopaki, no kurwa, ale już bądźmy poważni. Ale jeszcze wtedy nikt nie zaczął strzelać, ty zacząłeś napierdalać. To nikt nie zaczął, oczywiście, osoba. Że tak. Oczywiście, że tak było, 100% racji. 100% racji, ale dobrze wiemy, po co tam wbiegał. Okej. Pierwszy raz w życiu coś takiego zrobiłem, bo stwierdziłem, że to słuszne w tamtej akcji, ze względu na to, że to jest oczywiste, że jeżeli osoby od was tam wjeżdżają, to będą zaraz do nas strzelać. Jakby to była inna miejscówka, nie strzeliłbym, ale ja się tam już z wami strzelałem z 5 razy. Aha, więc... i to jest powód, żeby strzelić do nieuzbrojonego człowieka, który nawet nie miał pistoletu w ręku, spoko. Równie dobrze mogliśmy przeskoczyć przez płot i wyjebać z buta po prawej. Mniejsza w to. Nie będę się nie da się tam po prawej stronie przeskoczyć. Nie, no da się wyskoczyć, da się zeskoczyć na dół. Tylko z lewej od strony. No z lewej, tak, prawej jak jesteś patrzysz. Klasyczny Czesio, nie odbiera. Halo? Szefie, każą mi obciągać do nieprzytomności. Ja dzisiaj umrę. Ej. Ile jest wart? Co ty chcesz za niego? 100 tysięcy. Ile? 100 tysięcy. No chyba jest tyle wart. No? 5 dych. No dobra. Przelewikiem? Ale brudu. No to wtedy 100 tysięcy. Co? No to 100 tysięcy wtedy brudu, ja nie będę kurwa 50 brudu, przecież jest kurwa... No Rusek my, to była to cała i tak akcja. Oddajesz go, tak? I nic, i tyle. No. Ale ręki już nie ma, więc tu trzeba się pośpieszyć, bo się wykrwawi zaraz. No dobra, to 100 koła. Mhm. To ja może... Ale kurwa, ty, ja zapomniałem. Bo wy tak robicie, że po negocjacjach, jak mamy policjanta, rozpierdalacie nas od razu. Wy się nie pierdolicie w tańcu przy negocjacjach. To ja jeszcze chcę tak, wolny odjazd. Nie, ja kurwa już to... Ja już się minimalnie nauczyłem. Przy pierwszej kurwa konfrontacji z tym LSSD, czy jak to się tam zwie, po negocjacjach zostaliśmy rozjebani. Więc... To jest taka niepisana zasada, że funkcjonariusz LSSD się nie porywa. No to zobacz, co się stało. Więc no, to my sobie zakładników może jeszcze weźmiemy do tego. Ale to jest... Dam znać zaraz. Cieszę się, że ty już wiesz, że nie będzie kurwa łatwo. Cieszę się. No i tak, no. Grinterzy już nie ma łatwo. To już jest druga osoba, której obciąga. No dobra, ja już się szykuję i... Mhm. Ja miejsce dam do tego, do wymiany. Będzie to optymalne. No, ale czekam na telefon. Mhm. Dobra, zrobimy tak. Weź go, zapakuj do tego kurwa grata i na razie go trzymaj, a my ogarniemy zakładników od razu. Bierz go za habety. Dasz mi może suprę jakąś? Garaż. Garaż Ammunition. Dobra, reszta się rozstawia. Czekajcie, może to jego... No nie, to jest jego główna simka. No wysiadać. No ja tu sam kurwa jestem. A, no to wysiadaj, ustaw się już gdzieś ładnie. No ja idę chyba na przeciwny, albo chuj, o się zjebałem, idę na górę. To dla kogo robisz? No mówię, że dla siebie, nie? A pod tobą jest kto? Chodź, i... Tutaj dwóch jest jeszcze na dole. Już ci ten idą. No to chuj, to nikt. Bomby słyszałem. Ja mam radę jeszcze na 3/4, także ja mogę jeszcze, ja sobie jeszcze posiedzę. Więc na spokojnie. Ale ty mnie strasznie zaniepokoiłeś mnie. A wręcz wkurwiłeś. Nie, tak kłamać? Dobrze. Tak kłamać? Od razu sprawdziłem wszystkie twoje kontakty, podzwoniłem i dowiedziałem się wszystkiego.
Co ty mówisz? No, kłamczuchem jesteś. Gangster? No tak, 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 gangster. Nie chciał się... Jakiej grupy? Chuj wie właściwie. Ale, 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 tak wiesz, jedziemy, go poddajemy, on kurwa wpierdala się byle, żeby nie, nie dać się zatrzymać. Coś nam śmierdziało od razu fiutem. Nie, nie. Tatuaży nie ma na twarzy takich, całą głowę. No kłamie, kłamie, panie funkcjonariusz. Dałeś Piotr drogi Jeepsa policji? Tak, no przecież pewnie Nelson zbiera kurwa posiłki. Jestem. No ja też już podbiegam za tobą, będę za sekundę. Obstawianie? A możemy obstawić, czy nas zerwą, czy zerwą nam negocjacje. Albo nie, wprost, czy się uda? Czy uda nam się uciec? Czy uda nam się uciec i ten, i dostać pieniądze? A. Kurwa, ale że tam się po dachach pochowali, tak się kurwa kitrają, że ich widać z daleka. Nieważne. Już mnie widzieli. Na pewno was widzieli, bo już Nelson mi powiedział, że was widział. I tam pobiegali po domku, żeby być tam jednym. Że go jebać. No to no osłona. Dobra, to tak. Za pierwszego po lewej, wolny odjazd na kodzie zielonym. Za babeczkę. Dobra, to za dwóch. Za gryna, stok patoli. No. Za kolejnych dwóch, brak helikoptera. Całkowity. Za trzech. Ja to wypańczę na dogu. Nixon, spróbuj wyczaić Ja widzę dwóch. Dobra. Możemy tak zrobić, no. Czyli siedmiu na nogę. Dobra. Którym autem będziecie odjeżdżali? Sunrise'em. Jebać te kolczatki, nie rozłożę nam kolczatek. Oczywiście wolny odjazd to się tyczy tak, że my sobie na spokojnie wyjedziemy, a nie, że rozstawicie tu. Tu. Kolczatki. Na pewno? Ja nie wiem, czy kurwa, tylko tu gadaj. Zresztą na... I nie przeniesiemy nagle z kodu zielonego na czarny. Na 100%. Na 100%. Jak mi to jebie takim fiutem! No to już gotowe. A gdzie pieniądze są? To najważniejsze. Są. A gdzie? No tu. Nie, on coś kombinuje. No tak, kurwa. No to kurwa. Upewnię się. Kurwa. No przelicz. No muszę przeliczyć, bo nie jestem pewny. Pływaj tą helką i dawaj radiowozem tu. Dobra, wypuszczaj mi tą trójkę za helkę, dwóch za wolny odjazd, bo i tak obstałem, że Derego nie będziesz chciał wypuścić do końca, nie? Nie, jeden zakładnik. Nie, bo to dobra, ja już rozumiem. W ten Sorry, sposób. Nie. Zostanie sam Gryn i nas napierdol... Nie. Ja już za dużo tu ja muszę tu być... No nie. Przez Ordę zawsze ubezpieczony. Przebiliśmy już, tak? No i co z tego, że przybiliście już? Za... Trzech za brak trzech. Helikoptera. No to dawaj trójkę. Dawaj trzech. Na tym dachu za nami, uwaga! Stop, wracaj zakładnik. Na tym z napisem banner. Widzisz helkę, jak ląduje. Ta, widzę. W momencie, gdy helikopter odleci... Po twojej prawej... Wtedy wypuszczę trzech. Nic, odlatujcie tą helką i przyjedźcie radiowozem. Ja też się rozgrywam. Ale teraz mi nie wyjebie, tak. Mogę tańczyć, spokojnie. Odlecieli. Jeden chyba tam został na tym dachu. Tak. Na pewno zostawili jednego na dachu. Pilnujcie dachu. Sześciu? Tak, a co? Tak. Czterech na dachach, dwóch tutaj? Tak, i na łapach. Jak to jest, chyba? No, na środek i jeden do bagażnika. Chłopaki, Nelson nas lekko przejrzał. Jeden musi jakoś spierdalać, bo się w sześciu nie zabierzemy. Spokojnie, ja z Krukiem pójdę do Rebli. No ich tu jak odjeżdżacie, ja tak to idę. Wszyscy, nie? Tylko, że my nie. Wejść wtedy z dachu. Jak wy odjedziecie, oni obstawią dach, jesteśmy w piście, więc ja zejdę już do tej Rebli. Ja też już idę. No to jest tutaj... Chcesz wydymać Freda, a tutaj pach. Wszystkich nas nie rozstrzelacie.
Stój jeszcze! Jeszcze zakład, chwila. No zapierdala się dwie osoby, jazda! Dobra, wsiadajcie. Wsiadaj. Jeden się zjebł, zdrabin. Wystyczył ktoś jeszcze. Z drabiny się zjebał. Ja się spierdoliłem, ja się czuję za elegancko. Nie zapomnij drabinkowicza zabrać. Ten się zjebał z drabiny. Jak się czujesz suchy? Zajebiście się czuję. Nie mam gotówki. No to. Na kodzie zielonym ruszamy, także jest dobrze. Nie wiem co powiedział. Urwał, nie? Ruszyliśmy, już coś Nelson pierdolił o kodzie pościgowym. To co, zastawki czy mamy autować ich po kolei? Myślę, że najpierw zastawkę możecie zrobić jakąś. Lecimy po... Mi się rady rozładowały coś. Strzelają! Serio? Ta, nie mamy już opony. Dobra. Napierdalać? Nie, bo nas rozjebę. Dasz radę, żeby zrobić zastawkę, czy totalnie? Nie, już zastawka nie ma sensu. Dobra, to gdzie się ustawiamy? Kurwa, na strzału nie był. A to oni na kodzie zielonym mogą napierdalać? Kurwa, pewnie oni kodów nie mają i chuj. Baw się. Albo... Ej, a Pacyfik? Czekaj, nie mam dwóch opon. Ja jadę do Pacyfika. O kurwa. My umiemy się w tym. Ale jesteśmy w piździe. Ojeju. Nie, no nie da się odbudować, Piotr. Stary, chciałbym. Tylko to jest tył napęd. Zbieramy się wszyscy w sejfie? Tak. Nie dojedziemy do Pacyfika! To gdzie? Ale jesteśmy w piździe. Uciekamy na patykach Rockford Plaza! Strzelają! Jadę. Strzelają! Myślałem, że się dłużej pościgamy, tak szczerze. No kurwa, chujowo, że od razu zrozjebali, nie przeskoczysz. Dwóch psiaków tu jest rozjebanych, tu ich z siedmiu może tu być. Kurwa... Policjant jest pod tobą, wysiadł. Uwaga. Albo nie, dwóch biegnie. Teraz to jest moment. Dixon, to jest twój moment. Ja im pesę wejdę. O! Brazylijczyk. Oj chuj, gonią Dixona na radio. To nie ma szans, on musiał już wysiąść i napierdalać. Módlmy się, że... Wchodzę do ciebie. O, ręce podniósł! Leży chyba. Da. Nie. Nie, kurwa, oddział Brazylia żyje! Oj, leży Dixon. Pierwszy przyjechałeś! O proszę! Aż śmiałeś się sobie, że nie mam zębów, koleś, a teraz metną wybany. W pizdę cię leję jak wyjdę. Dobra, teraz uciec. On ma złote zęby, widziałeś? Zgaduj, kto mu wybił kurwa w zwykłe. No wiem, w sumie. No tak. Zapomniałem, że... Nie, ale możesz mi powiedzieć. Nie powiem. Nie będę się rozpierdalał. Kurwa, w złą stronę pobiegłem! Biegnie, w stronę wyjścia głównego! Możesz? Blacha. Tam ją uderzy. O kurwa, gdzie jest ta winda? Tu. To Peter Burger! Biegnie, wow. O ty kurwa! Mój pojazd! No i co? Kurwa! I wysiadamy! A. Co jest? Boż, chcę mu klucze dać! Nie chcę mu dać kluczy, chcę... KURWA! You wrong car! Teraz Piotrek! Co tu się dzieje? Aaaa! I chuj, teraz już kajdany. Kurwa, no czy ktoś go odpakuje? Ja pierdolę. Odjedź. Które? Albo które?
lewa, prawa. Dawaj, dawaj. Kurwa, zjebałem! Ha, 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 ha! Wo, 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 de! Ha, 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 ha! Wo, 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 de! Poczekaj, bo jem. Nelson, lubisz jak jem chipsy? Nelson! Nelson! Nelson, lubisz jak jem chipsy? Nelson! 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 Spoko, nie? Zaraz refren, zaraz mamy refren! Nelson, nie musztardę, nie musztardę! Oho, oho! Kurczak z balkonu, ja pierdolę! Wow! Wow, 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 wow! De! Nelson, jak tam? Nie, nie zryjemy, nie zryjemy. Śpiewaj Nelson z nami! Nelson, Nelson, coś tam z tyłu się dobija, Nelson! To ananasowy, pod wodą matę! Na pufę, kurwa! 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 Na Gdzie jest Nelson? Czym odliczał? Od 13 do 0. Będzie tak sobie, jak będziesz na komendę podziwiał. Dawaj, kisz na czele. Nelson! Nie krzycz! Nelson, wypuść mnie! Chodź, chodź tutaj. O, 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 o. Tutaj nie, baba, tutaj, tego chyba nie. Nie? No dobra, nie, 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 tu. Ale ja już tu... Chodź! Zakutego mijam! Nie traktuj mnie, jak nie będę. Idę sobie stąd jak najdalej. Trzecia pizda, wszyscy. Zapraszam tutaj. Nie, ja jestem spokojny akurat. No dobrze. No to znajdź kogoś, no! To radyjko. Ale do drotu radyjko. No tak, tak. Tak, tak, świetnie. Nie? Halo, dzień dobry, dzień dobry. Ja wiem, że nie jestem pan adwokatem, tylko prokuratorem generalnym, ale proszę mi tylko powiedzieć, czy jeżeli nie przedstawili mi praw, to ja mogę cokolwiek działać, czy jest już chuj? Może się pan odwołać, jeżeli nie przedstawi, znaczy... Jestem na celach właśnie i już wszystko mi zrobili, ale jeszcze nie wysłali do więzienia i dopiero teraz prawa wystawili, jak dopiero powiedziałem i... Wszystko mi zebrali, wszystko. To, proszę pana, jeżeli policja nie przedstawiła panu praw, no to do tego, do momentu przedstawienia panu praw nie mogą wykorzystać tego przeciwko panu. O tak panu powiem. A to chuj, dobrze, co to widzenia, to ja idę jarać zioło na śmierć. Miłego dnia. Piękny.
Masz, wie pan, że mogę panu przedstawić prawa, nawet jak się o to przypomnisz, nie? Mhm, to pan czy ty? Ty, pan, burker. Cholera, jestem już tak głodny, jak skopcę jeszcze jednego babola, to musimy jechać na szpital. Nie rób tego. O, ten był za pomoc w ucieczce. Ale nie brałem udziału w niczym. Nie ma znaczenia. A masz, dobra. Nie, nigdzie nie było, halo. Dobra, czuję się świetnie, jest dobrze. Tak? Dobra, to kończę przedstawienie praw. Masz prawo do telefonu, z którego już skorzystałeś. A tak można robić? To jest bez lipy? Ja się też zaminę... Halo. Pierdolę. Wiesz co, ja na celi siedzę, ale... Cholera! Mam telefon... Nelson! Nelson! Nie staniesz, prawda? Ała! Zaszadzone cele! Muszę na szpital! Ratunku! I teraz patrzcie, ja jestem geniuszem! Ja weź tę medyka, co? Nie ma medyków! Nie ma medyków! Musimy jechać! Oczekuj na pomoc medyczną. W przypadku braku pomocy połowuje czas na zegarze. Możesz przytrzymać E przez 5 sekund. Jeżeli... Oni mnie teraz przez 5 minut nie ten, ja klikam E, tepam się na szpital, bo tak jest napisane, mój idol mi tak powiedział. Pani mówiła, bo już nie słyszałem. Pani kurwa, co ty pierdolisz? Co ty pierdolisz w ogóle do mnie? Czy nie był? On mimo mi szedł przed nami na komendę. Dobra. Ty, Paweł, chodź ze mną. Prosto, to trzeba. Chodź, pojedziemy na szpital. Najarał się. A czemu on taki łysy? Zgodziliście go? Nie wiem. Ty, a nieprzytomny jest? Nie wiem właśnie, halo. Poskacz mu po klatce piersiowej, może wstanie. Nie, co ty? To, że twój ojciec tak twojej matce robi, jak była w ciąży, to znaczy, że tak to każdy ludzie robi. Zostaw mnie w spokoju. To są ale ty mówisz, że ty jesteś moim ojcem. No bo skakałem twojej matce po brzuchu. No ja ci też kurwa skaczę na łatwo. Dobra, skaczę mu po głowie. No umieracie całe życie, to jest bejcik dobry. Dawaj. Chyba jeszcze nie wie, co się będzie działo. Leży, bardzo was operacja się będzie odbywała. Zwykle i Basia robią operację. Teraz szybkim ruchem szarf. Bardzo ważna operacja się tutaj odbywa. Jasne. Nagle Iguel odczepia. No to wychodź kurwa, bo tu chłopak roją. Już wychodzę. Zobaczyć. Aresztowany? No nie przesadzaj, tak. No to idź mi stąd. Jest ważna operacja. Nie przeszkadzaj, tutaj pani Barbara i pan Mik. Oni siedzą pewnie tak wkurwieni i teraz czas na zwrot akcji. I nagle przychodzi jakieś imię. Fernando. Mąż Barbary. I widzi całą sytuację. Miguel zaczyna szarpać Fernando. Kurwa, jaka telenowela, ja
i wywraca go na ziemię. Przy upadku Fernando uderzył głową w rurkę i zmarł na miejscu. Chłopa zajebali. Nie ma FBI. Pani, kurwa, to jest chuj. Mamy detektywa? Nie mamy. Michuel też uciekł. Ja nie dotykam. To chuj, do kostnicy, jak go wezmą od razu. Chuj, nie ma medyków, kurwa. Dobra. Policjanci zajęli się Barbarą w lobby. Zajęli się Barbarą w lobby! Dawaj, że Barbara bawi się pilotem. Kurwa! No idźcie się nią zająć, no! Kim? Kurwa. Jakieś pojebane rzeczy się dzieją. Ty, ogarnijcie sobie, bo ja muszę iść do biura. O! Patrzcie! No nie, no kurwa, ich jest coraz więcej! Czekajcie, to jest ten moment, I teraz. Idę się zająć panią Barbarą. Uwaga! Z nim medyków nie ma. Białe flagi, musisz tego być świadomy. Gdybym w ogóle nie miał wrogów, bym był za nim pokojony. Reprezentuję twój koszmar, wyłącz jeśli jesteś cipą, bo tu nie ma happy endów i dodatków za ryzyko. W końcu spadły klapki z oczu, wykruszyła się ekipa, choć sądziłem do niedawna, że to największy kapitał. Nawet fałszywa nadzieja dla mnie zawsze była piękna. Nonszalancja mnie zgubiła, wybawiła boska ręka. Możesz podnieść się z rynsztoku i na nowo iść do przodu. Liczba wrogów nie jest zależna od dochodów. Wiem, że jest zarysowany. Coś takiego. Nie uciekaj. Ciągle przez życie leci driftem. Mam w głowie chore myśli i tysiące demonów. Sam sobie momentalnie. Tu już mnie wyjebie tej zera. Wchodzę dźwig. Słyszę. Cię łapię, zaraz padniesz. Z najgorszych kłopotów zawsze znajdę wyjście. Jakieś ci pajace w polskim rapie. Większość skurwysynów kłamie. Żadne wersy tych gamoni nie zasługują na pamięć. Moi kumple mają kosę, nikt pogodzić się nie stara. Tak niestety to wygląda w hip-hopowych kuluarach. Opuściłem ciasne logo. Masz coś do jedzenia? Nie mam. To chuj, idziemy dalej. Za uczki ty cię łapie, stary. Oj chuj. Zrzucę cię! Nie poszli do mnie. Elo? O, była szansa. Dobra, teraz szłapę do góry. Macie plecy. Oddajcie się.
Kurwa. Podnieś tę mapę do góry. Nie podchodź do mnie. Skaczmy razem. Ja nie szantażuję skokiem. Żeby nie było. Nie, nie. Chodź, zrobimy to razem. Mam spadochron. Co? Mam spadochron, chodź. Chodź. Nie, nie, ja parasolkę mam. Chodź, ja mam spadochron. Nie ma szans. Chodź, chodź. Nie ma szans. Ręce do góry podnieś. Nie rób sobie i nam krzywdy! No co? Jest! Źle! Nie! Aaaa! No nie zrzucił mnie! No próbowałem mnie zrzucić z figu. Ja żyję. Peter! Ja pierdolę. No co? Trochę krzywa ci powiem, Gry. Jedziemy na szpital z powrotem. No szkurwa ja mać! Ja się spierdolę z nim! Nie, dasz radę. Tuś? Ooo! Schodź tam. Schodzę. Na dół, gościu. Czemu wy wpuściliście na drzwi takiego gościu, kurwa? Tu jest jakiś randomowy typek. Nie wchodź tu. Zejdź na dół. Zejdź na dół. I teraz się boję. Zejdź kurwa na dół. Co tu burmistrz robi? Pani, co pani robi z moim tatusiem? Co jest kurwa? Co by mi stało? Sofie się wypierdoliła z nim na dół. Dobrze wam poszło. O kurwa. Dwie pieczenie na demonstrę. Wow, ratunku! Nie żyjemy! Pasujecie do siebie. O! Co? Ale wiecie co mnie rozjebało? Skąd tu się wziął kurwa Testry? Ze wszystkich możliwych osób! Skąd tam się wziął, kurwa, burmistrz, prezydent miasta? Są medycy, czy nie ma? Nie ma! Ooo, no co się dzieje? No i jak was tu rozłączyć teraz? No podejdź do tego, trudne spokojnie, damy radę. Dobra. Trzecia, dawaj. Iść. Dobra, prawa. Nie ba, dziwka. Gdybym w ogóle nie miał wrogów, będę za nią pokojony. Reprezentuję twój koszmar. Wyłącz, jeśli jesteś cipą, bo tu nie ma happy endów i dodatków za ryzyko. Do którego siąść? A do którego chcesz, Julierek? Do tego tu. Leci. Do repki? To dawaj. Skąd dostały ten mandat, bo muszę zapłacić. Tak. Gdzie mam wziąć, tu? Tak, otwórz auto, Jerry. Zamknięte jest. Do usla. Do makarbonara, dogadaj się z tym dwuja po prostu. Gadajcie do góry. Mamy kurę. Ratunku, panie burmistrzu! O chuj, już się bać. Ty kurwo, Gryn. Co ty chcesz? No nie moja wina, tak? Kurwa, no. Spadła. A to, że ty ją finalnie złapałeś za kudły i wciągnąłeś, to już nie moja wina. I tak, kurwa, będzie chyba wymiana. Będzie wymiana? No chyba, kurwa, tak, bo porwali nam chłopa. Burek. Ja pierdolę. Ostatnio się ganialiśmy z tym, z Samirem 3,5 godziny, kurwa. Dwa razy poddał na szpitalu, 6-7 przesiadek. Nie, ja nie lubię poddawania na szpitalu. Ale ja tylko mówię, akurat no ta akcja była fajna. Poddawanie w szpitalu zawsze, kurwa, takie...
Na pograniczu. Nawet Trevora poddał na szpitalu drugi raz, bo raz poddał funkcjonariusza, a potem w Trevora. Gun Taser chyba trafił, no, Denis. Po Basi w ogóle jeszcze, bo nie było medyków. Po Basi se wstał, tralala, Trevor się napatoczył. O, jednak już... Ja chcę konwój. Dobra. O ty kurwa. Kurwa. Są nasi? Ale mi się marzy obejrzeć jakiś konwój w telewizji, taki najlepiej ten, kurwa, lubię filmy akcji ogólnie. Zostaw go, zostaw go. Lubię filmy akcji ogólnie, takie różne. Co? Wrzucił cię do Bagaja. Co? Wrzucił cię do Bagaja, a my czekaliśmy na Dixona, kurwa. Kto ci, kto mnie wrzucił? Dixon cię wrzucił do Bagaja. Dixon cię wrzucił. Kurwa, takie, chuj, no free to free, ale trochę chujowe. Możemy cię odbyć, nie? A chcecie konwój odbijać? Macie ekipę? No oddaj, oddaj mnie. No to ten. To i tak. Poddaj się. No to chuj. Kuj go, bo ja to... Jak ja go skuję? Nie mogę, czemu go nie kuję? Halo? Nie będzie konwoju, nie będzie konwoju! Wiem, słyszałem. No. Eclipse, dobra. Tak, to chyba nie... Dawaj, kuj go. Ej, co jest, kurwa? Ups. Czekaj. Kurwa, nigdy tego nie trafiam, to jest spierdolone. Nawet w ogóle teraz kujesz, czy nie? Nie wiem, kurwa, o co chodzi. Dobra, nie jedę po... To będzie. Kurwa. Ej, Jowi. Wow. Kazali. Co się tak prędzi? Dobra, wsiadam. Ale porządku bardzo dla mnie. No? Gonią. Dla nas też nie byli jeździli na tych celach. Ja się dzichu stawiam, bo tak długo nie pojedziemy. Chwila, moment, bo chłopaki muszą... Do góry, wejdź na spokojnie. Rozkujcie mnie jakoś. Dobra. No ja nie mam wytrychu, to cię chuja nie rozkuję, kurwa. Gdzie jest ta kurwa klamka dla mnie? A co ze mną? Co ze mną? Liny nie mam. Ty, bo ty jesteś wytrych, to wystarczy wytrychem. No, ej, Adrian, rozkujcie mnie, masz wytrych, Adrian? Już poczekaj, nie mam wytrychu. Na dole masz klamę ją. No co ze mną? Jadą na górę, to jest... Syntol wytrych! Mam. Masz? No to ale rozkuj mnie! Bo ja stąd spierdalać muszę, nie, bo ja blisko, się... Za blisko, za blisko! Ta, ja wiem. Czekaj, chodź tu, o wróg! Dobra, dzięki. No ja stąd spierdalać muszę, jest. Chodźmy w nich może. Jeden góra. Uważaj, Adrian, tylko żeby lewo nie zeskoczyli, ja patrzę na drabinę. Nice. Jeszcze pisiuka jest, czekajcie! Dobra, ja się nie będę denerwował, tak szczerze. Ale to jest cringe w chuj po prostu. Co jest cringe w chuj? Temu gość mnie widzi, a ja go nie. A. Janeczek se biega! Co tu się dzieje? Czaisz to, że jeden z drugim, ten gość co tu leży, nie strzelał do mnie. Dobra, wyciszyłem Majzona. Co jest? Na górze się dzieje? Dobra, nice. Jeszcze góra jeden. Ale kurwa akcja dobra. Dobra, czekajcie, damy dźwięku Janeczka. Cześć, z dołu, ja wezmę z niego kamizelkę, podbiorę go tu.
Ale to jeszcze kogoś weźmy, chodź Adrian, pomóż go coverować, chodź. A nie wiem skąd oni jebać tak szczerze. Jestem na tym dachu, ale gówno widzę. Jedyneczek. To nie, jeszcze, nie, jeszcze jest jeden albo dwóch chyba może być. O, o, o! No ja trzech, ty trzech, ja jednego. Ale frajer mi bał. Ksiądz mi tu jakiś biega, ty. No to mamy sześciu, na pewno sześciu leży. Ja pierdolę. Jest kurker jeszcze tutaj. Kurwa, jeden może być, trzyma. No jeden może być, ale miejmy na uwadze, że może być dwóch. Mogę iść na trójkę. No testy tu jest! Nie ma testu jego. Wysiedlamy się. Tu jest! Chyba to zawijamy. Leży, leży pies! Leży śmieci, tak chuj ma, dupa. No jeszcze jeden ta... A nie, to nasz. Ktoś tu wysiadł mnie jeszcze w uliczce. Że Janeczek, wydaje mi się, że on też względem nas nie chce robić żadnych akcji takich tych. Ale też wydaje mi się, że już nie jest taką kurwą, jak był na 1-0 i 2-0, że takim mastwinem. Bardziej 1-0. I teraz Janeczek jest dosyć miły, tak szczerze. Zmienił zachowanie. Ja też nie będę go jebał, żeby go jebać, żeby nie wiem. Przyjaciółmi nie będziemy, ale ja nie będę też nakręcać jakiegoś gówna na niego, czy mówił, że jebać pisiukle, bo mieliśmy coś tam. Za to Czesio to się stał taką kurwą i z Czesiem od dzisiaj jest jechane. Do spodu!